Hej, witam Was, tutaj Dominik. Dzisiaj kompleksowe odnowienie kostki. Nowa klientka, nowe okoliczności i przede wszystkim nowe wyzwanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka z tą właśnie usługą, to załączam Wam go tutaj. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was także zachęcić do odwiedzin moich social mediów, do wciśnięcia łapki, suba i przede wszystkim dzwonka, bo tylko dzięki niemu dostaniecie powiadomienie o najnowszych publikacjach. Zaczynamy. Jak zwykle na początku pokażę Wam, jak to wygląda przed byciem. Kostka ciemna, żółta wstawka, pełno mchu pomiędzy spoinami, ale moja klientka jest na tyle pomysłowa, że postanowiła zasypać go piaskiem. I zobaczcie, to jest patent. Jakbym tego nie zobaczył, to chyba bym nie uwierzył. Zaczynam od nałożenia płynu, wszędzie dokładnie. Jest lato, ale pogoda nie szczególnie dopisuje. Widać na filmie, że o słońce będzie ciężko, ale dla mnie to nawet lepiej, ponieważ płyn nie będzie wysychał. Odcinam sobie dyszą dookoła powierzchnię, ponieważ żaden z mozmatików nie dojedzie idealnie do końca, tylko zostawi jakieś 2-3 centy i trzeba to objechać, żeby ładnie wyglądało. W międzyczasie nastąpiła zmiana koszulki i kawka od pani właścicielki. Właśnie gdy płyn sobie leżakuje, to jest to idealny czas na takie przyjemności. Ja niby mam czajnik na aucie, ale jak ktoś zapyta, czy się czegoś nie napije, to zawsze jest to miłe. Dlatego właśnie ja lubię indywidualnych klientów i takie oto zlecenia. Wówczas jest jakiś kontakt, można pogawędzić, nie wiem, przyjdzie sąsiad, pochwali, weźmie wizytówkę. Ja dalej mam z tego fan, że było coś brzydkiego, na przykład dach czy kostka, wyjeżdżam za dzień, dwa i jest już ładnie. Zobaczcie, ubyła już część naszego podjazdu. Piasek układa się w takie właśnie wałki. I to też nie jest tak, jak niektórzy piszą w komentarzach, że ten piasek to, nie wiem, lata wszędzie i jest ogólny bałagan. On jak się namoczy, to ogólnie zostaje na kostce. Kwestia jest taka, żeby go dobrze wypłukać na koniec. I co jakiś czas ładować na taczki, no i nie pchać tam, gdzie nie trzeba. Pozwolicie, że odpowiem na jedno pytanie zadane ostatnio w komentarzu. Dlaczego nie zawsze używam odkurzacza? Przecież to jest takie fajne i miłe, wszystko idzie gładko, nie trzeba sprzątać, samo się właściwie wciąga. No, uwierzcie mi, że nie do końca tak jest, bo odkurzacz z tak dużą siłą ssania nieznacznie, ale zauważalnie zwalnia śmigło w mozmatiku. Myłbym to na pewno dłużej, a samo czyszczenie odkurzacza pod koniec zlecenia zajęłoby mi dodatkowe, nie wiem, pół godziny. Ja jestem z niego mega zadowolony. Polecam i myślę, że każdy powinien go mieć, kto uważa się za fachowca od mycia kostki. Ale jeżeli widzę, że woda nie będzie lecieć na przykład, nie wiem, w kwiatki, w klomby, nie ma żadnych dołków, spady też są ok i jakość bez odkurzacza będzie taka sama jak z nim, to wtedy leżakuje sobie w aucie i czeka na swoją kolej. Ale są zlecenia, takie jak na przykład malowanie kostki, u mnie na kanale możecie zobaczyć, to wtedy już cały czas mam go obok. W międzyczasie wszystko wypłukuję. Co jakiś czas w taczkach ląduje piasek i nie bójcie się, że myjka wyciągnie Wam na przykład podbudowę spod kostki. Nie ma jej co przeceniać, nie jest ona aż tak mocna, na pewno nie powstaną zapadnięte koleiny, wyleci on tylko ze spoin. Pytałem kiedyś kilku fachowców od kostki i tutaj zobaczcie, ciekawostka, bo są dwie szkoły. Jedna mówi, że koniecznie trzeba uzupełnić piasek, bo na pewno naleci tam ziemi i na tej ziemi będą właśnie chwasty. Zaś kolejna mówi o tym, że im mniej tam piasku, tym lepiej, bo mniej wilgoci i nie będą wychodzić na tym mchy. Ja się nie opowiadam za żadną tezą, zawsze pytam, czy ktoś chce, żeby uzupełnić właśnie ten piasek i jeżeli nie ma dużych spoin, to uwierzcie mi, że tak mniej więcej 8 na 10 klientów nie życzy sobie ponownego zasypywania. Zanim przystąpię do zabezpieczenia, moja powierzchnia musi być wyschnięta. I o sam podjazd oczywiście się nie boję, natomiast kostki pod dachem, czyli na przykład przy ścianach, na palisadach, nie są już tak wyeksploatowane jak inne. Dlatego ja zawsze odczekuję sobie dzień, dwa, zanim zacznę następny etap. Powierzchnia nie była zbytnio chłonna, ponieważ była położona na jesień, czyli upłynął niecały sezon. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem nakładania płynów na nowe, niewysezonowane kostki. Według mnie ta powierzchnia musi sobie odpocząć, po niej musi spokojnie pogrzać, polać, muszą wyjść te wszystkie wykwity. Wówczas ona się ujednolici, bo często bywa tak, że układana jest z kilku rzutów na paletach i jest kilka odcieni. Zostało spłukać całość, posprzątać po sobie i dokładnie odpylić dmuchawą, żeby nic się nie przykleiło do kostki. Ja wcześniej zabezpieczyłem sobie całą opaskę wokół domu, został mi tylko ten przód, dlatego na początku odcinam sobie elementy przy ścianie, przykładam dyktę albo jakąś blachę, żeby nie wjechać na płytki i jadę całość. Zobaczcie, wszystko ładnie wyschnięte, w oddali widać już nabitą i gotową maszynę.
poprzednim filmie z malowania opowiadałem Wam o tym, że zapomniałem sobie przedłużki do pistoletu. Wówczas zabezpieczałem to w mega niewygodnej pozycji. Tutaj wszystko już było przygotowane i do tej mojej przedłużki 30 dołożyłem sobie kolejną, nie pamiętam, chyba 80. I jest już zdecydowanie wygodniej, bo nie trzeba się schylać i wiadomo, zasięg mam dużo większy. W momencie, gdy zaczyna mi już wysychać na słońcu, zaczynam nakładanie kolejnej powłoki. Ja zawsze planuję sobie tak malowanie, że na początku jadę na boki, a potem przód, tył. Wtedy jestem pewny, że uniknę sytuacji, gdzie na przykład są jakieś łączenia i tam jest dużo więcej płynu. Jeżeli kostka nie chłonie zbyt dobrze, wówczas ja muszę się do tego jakoś dostosować, na przykład zmniejszając dyszę. Nie mogę zostawić takich zalanych kałuż, bo wtedy to inaczej wyschnie i może wyjść plama. W tym wypadku więcej nie znaczy lepiej. Dlatego ja tutaj, gdzie mam tego za dużo, ściągam sobie delikatnie suchym wałkiem. Ostatni etap, czyli zasypywanie piaskiem. Ja zawsze kupuję wysuszony, zapakowany i taki dedykowany do kostki. Przynajmniej mam pewność, że jest dobrze wypłukany. I zamiatam to wszystko już moją mocno wyeksploatowaną szczotką. Zapewne nie dalibyście za nią nawet 5 zł, no ale ja ją uwielbiam. Te włoski z przodu już są tak malutkie, ale uwierzcie mi, nie zamieniłbym jej na żadną inną. I też chciałbym uprzedzić Wasze komentarze, to jest płyn matowy. Nie każdemu się podoba, jak kostka mu się świeci tak samo jak po deszczu. Ogólnie też nie jestem zwolennikiem tego efektu, ponieważ powierzchnia nie sezonuje się wszędzie tak samo. Zazwyczaj ciągi komunikacyjne, wjazdy, chodniki lepiej chłoną wodę. Może tak się zdarzyć, że kostka na wjeździe będzie wyglądała inaczej niż ta pod ścianą. Nawet na puszkach jest napisane, że efekt zależy od wielu czynników, i nikt nie bierze odpowiedzialności za to, jak to będzie finalnie wyglądało. Jako że ulica jest cała z piasku, to pani właścicielka powiedziała, że jeżeli mi coś zostanie, to mam to wsypać właśnie tam. Zostało jeszcze tylko odpylić, tu gdzie tego jest za dużo i tak wygląda moja powierzchnia. Podejdę dokładnie jeszcze z bliska, zobaczcie tutaj koło klombu, żebyście widzieli, że jest porządek, wszystko ładnie umyte i zapiaskowane. Płyn zabezpiecza kostkę przed powstawaniem glonów, mchu, a także przed wsiąkaniem olejów i wody. Woda gazowana, ale wtedy innej nie miałem. Zobaczcie, ładnie wszystko trzyma się na powierzchni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że dotrzymaliście do końca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach, na pocztę lub na przykład na moich kanałach social mediowych. Na dzisiaj tyle. Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.